bardzo gorąco i serdecznie przywitać przede wszystkim Was, stypendystów, którzy jako młode osoby niezwykle utalentowane mają możliwość realizowania swoich pasji, marzeń. Jestem przekonany, że również te stypendium, które zgodnie z rozstrzygnięciem komisji miałem przyjemność i możliwość zaakceptować i przydzielić Wam, będzie pomagało Wam w Waszej pracy, tej codziennej, którą wykonujecie. Oczywiście myśląc o tej pracy artystycznej, bo zapewne wielu z Was normalnie w szkołach się uczy, jak i studiuje na uczelni, bądź może już rozpoczęło pracę, ale jak widzimy, jest cały przekrój Was, tych od najmłodszych do starszych troszeczkę. I jestem przekonany, że również za chwilę ja będę i my wszyscy uczestniczący, gorąco witam rodziców, będziemy mogli się dowiedzieć, czym się zajmujecie, bo to jest niezwykle interesujące. Na pewno niejednokrotnie, zresztą uczestnicząc w różnego rodzaju wydarzeniach, my, mieszkańcy Olsztyna i osobiście mam możliwość podziwiania naszych talentów, no ale dzisiaj zapewne będziemy mogli również troszeczkę lepiej o sobie kilka słów powiedzieć, poznać się i w związku z tym jest to zapewne dla nas wszystkich uczestniczących w tym spotkaniu właśnie niezwykle wyjątkowa chwila i wydarzenie, które jestem przekonany również pozostanie w Waszej i naszych pamięciach. Z nami jest Pani Dyrektor Gabriela Konarzewska, Dyrektor Wydziału Kultury i Zabytków i Ochrony Zabytków. Jest również Pan Bogusław Mijewski, Dyrektor Biura Prezydenta Miasta. Jest Pani Ewa Jodkowska, nasza Radna Rady Miasta Olsztyna. Jest Pan Tadeusz Kruszyński, współpracownik Pani Gabrieli Konarzewskiej. Widzimy, że są media, a więc bardzo się cieszymy. Na pewno będziemy mogli również jakąś relację z tego naszego dzisiejszego spotkania zobaczyć, usłyszeć i jestem przekonany, również inne osoby, które interesują się żywo kulturą i wszystkim, co z tym jest związane, będą mogły usłyszeć o tym, że to Wy, główni bohaterowie, jesteście tymi, którzy te stypendia w tym roku otrzymają. A więc życzę Wam dalszego rozkwitu Waszych talentów, realizacji wspaniałych marzeń i przede wszystkim no, dużo, jakby to powiedzieć, tych przede wszystkim celów, które sobie stawiacie, które chcecie osiągnąć, żeby je chwycić, żeby oczywiście również je zrealizować. I będąc młodymi osobami, mającymi bardzo jeszcze duży przed sobą czas realizacji swoich marzeń, jestem przekonany, że ten czas wykorzystacie jak najlepiej, z oczywiście pełną pasją, zaangażowaniem, bo przecież tak na co dzień po prostu swoją tą artystyczną pracę na pewno wykonujecie. A więc Pani Dobrysiu, poproszę Panią, Pani będzie uprzejma powiedzieć kilka słów o tym, ilu mieliśmy tutaj osób, które ubiegały się o to stypendium, i do osób, i jakie osoby, w jakich obszarach kultury, tak, to stypendium dzisiaj będziemy mogli wręcz pogratulować Wam właśnie. Bardzo proszę. Siedzibie władz miasta Olsztyna, naszego samorządu Olsztyna. Tak jest, to. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, Szanowna Pani Radna, chciałabym tak pokrótce przypomnieć, skąd się wzięły te stypendia, tak? Na podstawie czego są przyznawane. Reguluje zasady przyznawania, tryb przyznawania, przyznawania terminy i tak dalej, złożenia wniosku. Reguluje uchwała Rady Miasta, która została podjęta przez naszych radnych Rady Miasta w 2007 roku. Ona została zmieniona nieznacznie w 2014, ale Państwo jak składaliście swoje wnioski o stypendium, to zapoznaliście się na pewno również z tą uchwałą. Uchwała właśnie, tak jak powiedziałam, określa zasady, tryb, wysokość przyznawanych stypendiów i kto może składać takie wnioski? Osoby, które zajmują się twórczością artystyczną,
osoby, które zajmują się upowszechnianiem, ochroną również dóbr kultury. Komisja, która rozpatruje te oferty, te wasze wnioski, państwa wnioski, jest to komisja składająca się z naszych radnych, konkretnie z Komisji Kultury Rady Miasta, przedstawiciel koniec właśnie pani Ewa Piotrkowska. I to jest komisja stypendialna, która po bardzo szczegółowym rozpatrzeniu z wszystkich złożonych wniosków wybiera kandydatów właśnie na stypendystów. Każdorazowo w każdym roku komisja przed rozpatrzeniem tych wniosków ustala pewne kryteria, którymi będzie się kierowała rozpatrując. I są te kryteria, to są tego typu jak wartość artystyczna opisana we wnioskach przedsięwzięć, na które Państwo składacie. To są dotychczasowe osiągnięcia Państwa, którzy się obiegacie o stypendia. To jest też miejsce zamieszkania. Oczywiście i bardzo ważne kryterium, ewentualny wpływ stypendium na dalszą możliwość rozwoju wnioskodawców. Bardzo często stypendystami są właśnie osoby młode i komisja kieruje się również właśnie tym kryterium, aby ta pomoc finansowa również się do tego przyczyniła, aby mogli się dalej rozwijać się stypendyści. I tak jak powiedziałam, ostatecznie tego wyboru dokonuje komisja stypendialna, która przedstawia następnie swoją propozycję w postaci już uchwały Rady Miasta i ostateczna decyzja jest podejmowana przez radnych w postaci uchwały Rady Miasta Olsztyna. Wysokość jednego stypendium wynosi w bieżącym roku 2100 zł brutto. Jest to wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tym roku w planie budżetu w naszym budżecie jest zaplanowanych środków 64 800. Zgodnie z propozycją komisji z kwoty tej zostaną wydatkowane środki w wysokości 63 tysięcy złotych. Ja powiem tylko, że samorząd Olsztyna wspiera tę działalność już od 2001 roku w formie właśnie stypendium i do bieżącego roku otrzymało je już ponad 300, można powiedzieć dokładnie 342 osoby na kwotę ponad 1 193 tysiące, więc jest to już przez te ileś lat spora kwota, tak? Prawie 1 200 zł. Z budżetu miasta przez tyle lat było przeznaczane na właśnie stypendia artystyczne. W tym roku wpłynęło 61 wniosków na łączną kwotę. Zapotrzebowanie właśnie jest, tak jak podałam, 64 800, natomiast zapotrzebowanie było na 400 ponad tysięcy. Z jakich dziedzin? Z plastyki było 10 wniosków, z muzyki 12 wniosków, z tańca, teatru. Mniej więcej tu 13, to 20 wniosków, bardzo dużo z teatru właśnie, film, foto, literatura, 6 wniosków. Komisja, jak już powiedziałam, wybrała kandydatów, tak, Rada Miasta uchwaliła i tym sposobem przyznano w sumie 21 osobom stypendia, w szczególności 13 stypendiów jednomiesięcznych. Tu znalazły się dziedziny z teatru, tańca, muzyki. 7 stypendiów dwumiesięcznych, znalazły się takie dziedziny jak plastyka, muzyka, taniec i jedno stypendium trzymiesięczne, literatura, to jest przewodnik po Olsztynie. Tak jak mówiłam, jest to kwota jednego stypendium, które są wypłacane co miesiąc, tak? I jeśli ktoś ma tam na przykład 2 czy 3, no to jest co miesiąc, a jednomiesięczne to jest 2100 zł brutto. No i panie prezydencie, tyle tak ogólnie, tak, szanowni państwo, i myślę, że jest ten czas ważny, tak, żeby pan prezydent rzędu każdemu stypendyście, to znaczy tak, panie prezydencie, ja tylko powiem, że kilkoro stypendystów dzisiaj nie ma, no z różnych przyczyn, ale między innymi dwójka stypendystów pojechała dzisiaj do Chin, reprezentując również nasz Olsztyn. To są dwie osoby z dziedziny tańca i ja pozwoliłam sobie w imieniu pana wczoraj wręczyć, bo byli u nas tutaj właśnie na dowód
nie musi. Tak, tak, no bo mogę pokazać, że zdjęcie jest, tak, jest to skomentowane, że dwie osoby otrzymały tutaj właśnie ten akt już. No ale cieszymy się właśnie, bo to tego, tej rangi, tej właśnie no, są osoby, tak. Będziemy po kolei, tak. Tak.